1944 rok. Popołudnie w okupowanej Warszawie. W kierunku Pragi zmierza tramwaj. Wśród jadących pasażerów młody mężczyzna i żołnierz Wehrmachtu. Tramwaj staje. Mężczyzna rozgląda się nerwowo. Niemieckie ciężarówki blokują boczne ulice. Nagle spotyka wzrok Niemca. Z rozkazu ORPO wszyscy pasażerowie opuszczają tramwaj. Są brutalnie pchani do ciężarówek. Policja niszczy ich dokumenty. Mężczyzna spostrzega wolno nadjeżdżający tramwaj. Ponownie wymienia spojrzenia z Niemcem. Żołnierz puszcza do niego oko. Ten nie myśli długo. Przez otwarte drzwi wskakuje do przejeżdżającego tramwaju. No cóż miałem robić? I tak by mnie zabili, a tu była jakaś szansa. Po latach wspominał Adam Gelbart. Adam Gelbart urodził się jako syn Ludwika i Sary 14 października 1923 roku w Chełmie. Dorastał w rodzinie o tradycjach lekarskich, zasymilowanej i niereligijnej. W domu mówiło się po polsku. Adam z rodzicami mieszkał początkowo w kamienicy Nuty Bekier, na rogu ulic Pijarskiej 1 i Lubelskiej 30. Tam też jego ojciec miał swój gabinet dentystyczny. W latach 30. przeniesie się do dużego drewnianego domu dziadka, Mordko Lewina, przy ulicy Reformackiej 2. Młody Gelbart uczęszczał do chełmskiego gimnazjum imienia Stefana Czarnieckiego. Dorastał w samym sercu licznej społeczności żydowskiej przedwojennego Chełma. 1939 rok. Ojciec Adama został zmobilizowany do wojska. Stacjonował w Równem. Tam widział się z synem ostatni raz. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej jego jednostka została internowana do obozu w Sumach, gdzie Ludwik Gelbart zmarł. Kiedy Chełm znalazł się pod okupacją niemiecką 9 października, Adam zdał do czwartej klasy. Był rozpieszczonym, niezaradnym chłopcem. Nagle wszystko się zmieniło i odtąd musiał mierzyć się z trudną rzeczywistością. 1 grudnia w Chełmie Niemcy przeprowadzili Marsz Śmierci. W przeddzień wydarzenia Żydzi płci męskiej dostali nakaz stawiania się na placu miejskim. Adam przeczuwał, co się może wydarzyć. Uniknął śmierci, znajdując schronienie w nieodległej wsi. Wraz z powstaniem getta w 1940 roku rodzina została przeniesiona do kamienicy przy ulicy Pocztowej 46. W tym okresie 80-letni dziadek Adama został zastrzelony. Chłopak od tej chwili musiał odpowiadać za mamę i siostrę Alinę. Nagle stał się, jak powiedział, dorosły. Zaczął pracować, początkowo w gminie żydowskiej, a następnie w koszarach niemieckich. To dawało mu większe zabezpieczenie na wypadek łapanek. W życiu rodziny Gelbartów ważną postacią okazał się profesor Benon Nitecki, nauczyciel śpiewu, który udzielił schronienia Sarze i Alinie Gelbart w swoim domu przy ulicy Ogrodowej. To był najbardziej bohaterski czyn. To najwięcej znaczyło, po latach wspominał Adam. Sytuacja, w której napotkany żołnierz Wehrmachtu zwrócił uwagę na nieżydowską aparycję Adama, stała się punktem zwrotnym w jego życiu. Adam dostrzegł w tym szansę na ratunek. Teraz albo nigdy. We troje zrobili zdjęcia dowodowe, a kolega o nazwisku Iwaszczuk zaoferował Adamowi pomoc w ucieczce. Sprzedał mu swój dowód, zmienił w nim datę urodzenia, a do nazwiska dopisał końcówkę. Adam Gelbart rozpoczął odtąd życie jako Władysław Iwaszczukiewicz. Adam, Sara i Alina mogli wyjechać do Warszawy. W stolicy Gelbart załatwił mieszkanie przy ulicy Wąski Dunaj. Ogłoszenie okazało się pułapką. Zostali wydani, a następnie obrabowani przez granatowych policjantów. Było to sygnałem ostrzegawczym. Także semickie rysy matki nie pozostawiały złudzeń. Rodzina zmuszona była jeszcze do wielokrotnych przenosin, nigdzie na dobre nie zagrzewając miejsca. Lata, jakie Gelbardowie spędzili w Warszawie, były nieustającym wyzwaniem. Ojciec przeszedł prawdziwą szkołę życia, wspominał po latach syn Adama. Kiedy wybuchło powstanie, 21-letni Adam przystąpił do walki. Jeszcze w przeddzień ostatni raz widział się ze swoją matką. Walczył w kompanii kapitana Redy w Śródmieściu. 11 września na budynek, w którym przebywał, spadła bomba. Poparzony od stóp do głów, Adam dochodził do siebie w piwnicy przygotowanej na szpital. Mimo 40 poniesionych ran, z powstania wyszedł cało. Po raz kolejny los się do niego uśmiechnął. Wraz z innymi powstańcami Adam został przewieziony do Stalagu koło Drezna. Po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku do Polski z Saksonii powrócił pieszo. W domu czekały na niego złe wieści. Śmierć matki i siostry. Adam na dowód miłości do mamy do końca swojego życia pościł w rocznicę jej odejścia. Został sam. Stracił najbliższych, których z całych sił chronił. Gelbart rozpoczął nowy rozdział w powojennej rzeczywistości. Z Chełma wyjechał do Warszawy, a stamtąd udał się na północ. W Świnoujściu zaciągnął się do marynarki wojennej, z której wystąpił w 1950 roku. Po maturze rozpoczął studia na Łódzkiej Akademii Medycznej. Ostatecznie nie poszedł jednak w ślady ojca i dziadka. Powrócił do stolicy, gdzie ukończył studia prawnicze. Do swoich ostatnich lat pozostał powszechnie cnianym adwokatem. Adam powracał do Chełma wraz ze swoimi dziećmi, wielokrotnie wspominając przeszłość. Zmarł 28 lipca 2010 roku, dożywszy 87 lat. Dziś znajdujące się na cmentarzu żydowskim groby jego rodziny są symbolami kulturowego dziedzictwa Chełma. Życiorys Adama Gelbarda to z kolei historia wielkiej inteligencji, odwagi i dojrzałości, które pozwoliły mu przeżyć okrucieństwo wojny, stając się jednym ze świadectw pokolenia.